Cześć, cześć, witam się serdecznie. Elis Rubek z tej strony, z projektu Myśl jak Milioner. Ha, właśnie jestem na moim treningu biegowym i chodzenie, dlatego że tak jak Ci powiedziałem wcześniej, w tym miesiącu mam taki light, a od czerwca zaczynamy już mocne treningi. Dzisiaj stanąłem na wagę, kurde, trochę się przeraziłem, bo trochę dużo ważę i postanowiłem, że dzisiaj przejdę na keto dietę. Tak zamierzałem się od tygodnia czasu, jakoś nie bardzo mi to szło, a chcę po prostu zobaczyć, jak to będzie. Wiem, że przez kilka tygodni nie będzie mi łatwo, ale potrzebuję zejść po prostu mocno z kilogramów, a wiem, że ta dieta jest po prostu bardzo mocna i bardzo silna, żeby to zrobić. O czym dzisiaj chciałem mówić? O czwartym kroku, jak robić rzeczy niemożliwe. Czwartym takim krokiem jest podjęcie akcji. Dlatego, że wszystko, co sobie wymyślisz w głowie, a nie podejmiesz akcji, to po prostu są tylko marzenia, zostane w Twojej głowie i nie przekute w ogóle w to, co chcesz zrobić. Tak więc akcja jest bardzo, bardzo potrzebna. No i ten pierwszy krok, a później drugi, później trzeci, później czwarty i tak to po prostu się zaczyna. Moją taką akcją do przyszykowania się do maratonu w Atenach było zrobienie planu. I po prostu jeżeli zrobiłem już ten plan, wiedziałem co, jak mam krok po kroku zrobić to wszystko, to wprowadzałem to w swoje życie. Tak więc krok czwarty łączy się z krokiem trzecim. Co jeszcze zrobiłem, to będę jutro mówił o tym w kroku piątym, bo to też jest bardzo ważne. No i przede wszystkim pierwsze, co zrobiłem zaraz po naszym wywiadzie z Jackiem Wiśniowskim, to poszedłem biegać na 10 km i chciałem zobaczyć po prostu, jak to będzie i czy dam sobie po prostu z tym radę. I głowa była pełna różnych dziwnych uczuć, myśli, ale stwierdziłem, dobra, biegnę na te 10 km, zobaczymy, jak to będzie. No i rzeczywiście przebiegłem, bardzo mocno się zmęczyłem, głowa mnie zaczęła boleć w ogóle i wiadomo, no, ekscytacja była wielka, ale też właśnie zrobiłem ten pierwszy krok, że zacząłem coś robić, nie? I później robiłem następne kroki, żeby po prostu uczynić tą rzecz niemożliwą w mojej głowie wtedy, żeby stała się możliwa, a co za tym idzie, jeżeli będziesz robił więcej takich rzeczy, to po prostu no, one zbudują Ciebie i będziesz ich robił więcej i później takie rzeczy niemożliwe stają się wtedy możliwe, a wszystkie problemy nie stają się problemami, bo jednak po przebiegnięciu maratonu w Atenach takie problemy, które kiedyś mnie zabijały, to teraz nie są dla mnie problemami. Zresztą tak jak widzisz, ja codziennie publikuję coś, jakieś filmy, nagrania, wideo, posty, no jest tego bardzo, bardzo dużo, a czas mam tak jak gdyby ograniczony, bo mogę poświęcić na to około 2-3 godzin dziennie, ale ja to nawet robię w pracy po prostu i biorę, jem jedną ręką, a drugą po prostu robię. Teraz Ci pokażę, w jakim jestem miejscu. Właśnie płynie taka bareczka sobie, trenuję nad wspaniałym kanałem tutaj u nas w Tamworth, gdzie mieszkam, w Wielkiej Brytanii. No i rzeczywiście pogoda nam dzisiaj bardzo, bardzo mocno dopisuje. Jestem bardzo z tego szczęśliwy. Następną rzeczą, którą dzisiaj będę robił, będę przeprowadzał swój 13 wywiad, 13 epizod z Maciejem Wieczorkiem. No i w piątek następny wywiad, tak więc dużo się dzieje. Niestety nie wygrałem konkursu u Roba Greena, byli lepsi ode mnie, 500 filmów, no to jednak jest dosyć spora konkurencja. On sam mówi, że no, nie spodziewał się w ogóle takiego odzewu, no jest dobrze, dalej go obserwuję, ja wiem, że chcę się spotkać z tym człowiekiem i robię cały czas kroki właśnie do tego, żeby zaistnieć, żeby mnie zobaczył. Może trochę przesadzam, może za dużo jest tego, ale wiem, że żeby zaistnieć, trzeba się cały czas pokazywać, trzeba być, jak to mówią Anglicy, bold, czyli po prostu grubą literą.
nie wiem, jak to określić, i ja to robię. I moim następnym krokiem jest komentowanie po prostu wszystkich jego postów, komunikowanie się z nim, danie odczucia, że po prostu jestem codziennie i że to oglądam i że potrzebuję się z nim spotkać, bo dla mnie ten człowiek jest inspiracją i przez to też na przykład robię maraton w Lizbonie, bo jednak wszystkie rzeczy, które on publikuje, no bardzo trafiają do mojego serca i postanowiłem, że trzeba zrobić znowu coś, może nie niemożliwego, bo to już akurat zrobiłem, a teraz mam 4 miesiące do przygotowania, ale chcę to powtórzyć rok później tak naprawdę na moje urodziny, bo po prostu potrzebuję sobie udowodnić znowu, że dam radę przebiec te kilometry i będę starał się już nie przytyć więcej, a chciałbym schudnąć naprawdę do 90 kilo. Teraz moja waga to jest 107, tak więc jest sporo, ale już widzę różnicę w bieganiu i to jest właśnie to, że zrobiłem ten pierwszy krok biegnąc pierwszy raz po filmiku Roba Greena, a przyszedłem do domu, zapisałem się od razu na maraton i teraz tak naprawdę to zobligowałem się do tego, żeby go po prostu pobiec, dlatego trenuję. Sprawia mi to przyjemność i nagrywanie tych filmów sprawia mi też wielką przyjemność. Ja wiem, że to nie jest o marketingu internetowym, ale ja cały czas staram się dotrzeć do myślenia właśnie ludzi z sukcesu, którzy odnieśli ten sukces w internecie i będę to tutaj przekazywał i wiem, że dużą częścią też jest właśnie sport i myślenie, właśnie te kroki, jak robić rzeczy niemożliwe, to ich też przybliża do tego, że oni to robią i nie mają właśnie różnego rodzaju przystanków, bo wiadomo, różnie to w głowie czasami bywa. No trzeba po prostu działać, nie? U mnie też dzisiaj głosy w głowie się pojawiły w ogóle, że nie wygrałem tego konkursu, że jestem słaby, ale widocznie to jeszcze nie był mój czas i trzeba dalej się starać, jeszcze więcej i jeszcze lepiej robić. Obejrzałem wszystkie filmiki konkursowe i po prostu wiem, że się nie postarałem tak jak trzeba. Zrobiłem 4 filmy, ale mogłem się postarać mocniej i teraz wiem, że stać mnie na więcej, ale to też przychodzi z doświadczeniem. Dobra, nie przedłużam. Pamiętaj, akcja jest bardzo ważna, tak więc wprowadzaj kroki w życie. Jeżeli coś robisz, to zrób pierwszy mały krok, później drugi, później trzeci, a za każdym razem będzie już lepiej i łatwiej. Trzymajcie się, ja idę biegać dalej. I do zobaczenia następnym razem, czyli jutro. Pa, pa, hej!